Dzień dobry widzowie kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam Mercedesa A-klasy, model W176, model, na którym w końcu Mercedes nauczył się, jak robić hatchbacki, bo niestety te dwa modele do tyłu, te A-klasy, dwie pierwsze wysokie, niezbyt dobrze się sprzedawały, no i miały też bardzo kiepską opinię u mechaników, bo ciężko było je naprawić, bo silnik był lekko schowany pod podwozie i jakieś podstawowe wymiany trwały bardzo dużo. No ale nie rozwodźmy się na temat staroci, pogadajmy sobie o tym. To jest 2014 rok. Silnik, teraz kurczę nie pamiętam, czy 1.6 benzyna, czy 1.8, ale na 10% 1.8. Oczywiście 156 koni z turbiną i w czymś, czego bardzo jest poszukiwane w takich autach mniejszych, kompakt, czyli w automacie. Jeszcze dodam, że wóz ma przebieg 233 tysiące, czyli na 10 lat łatwo policzyć, robi 23 tysiące około rocznie. Według mnie przebieg raczej normalny do automata, zawieram się oczywiście z mniejszym, no ale dzięki temu też będziecie mieli niższą cenę u mnie przy zakupie, a wydaje mi się, że ten wóz szybko się sprzeda, bo ma kilka właśnie takich adutów, jak wspomniałem wcześniej. Benzyna, automat, no fajne wyposażenie, no i przy okazji kolor, który bardzo dobrze te samochody sprzedaje. W końcu się zrobiła moda na biały, a to też wiecie, nie jest taki total biały, tylko delikatnie wpada w odcień żółtego, taki bardziej ekri, jak to się mówi, czy jakiś krem, nie wiem. Ale mi się ten kolor podoba, zwłaszcza, że charakteru dodaje mu ten panoramiczny, czarny szyberdach, który przychodzi z szyby i trzeba przyznać, że zawsze takie akcenty dobrze służą dla samochodu. Jeszcze warto dodać o stylistyce, naprawdę ten Mercedes może się podobać, taka silna, zwarta sylwetka, duża maska, według mnie bardzo, bardzo ładnie wypadł ten samochód na tle konkurencji. No i przy okazji, że tutaj macie dobre wyposażenie, macie ten dach, o którym wspomniałem, alufelgi 17, czujniki parkowania, przy okazji ksenony, to jeszcze dodaje mu tego uroku. No i z tyłu macie dwie rurki, bo nie wszystkie te wozy mają dwie rury. Przy okazji jest tutaj też sportowe wnętrze z czarną sufitką i sportowymi fotelami, które idę Wam pokazać. Bardzo mi się one podobają, przez zwłaszcza te zintegrowane zagłówki, które widzicie sobie tutaj. Proszę, ładnie się to prezentuje i spójrzcie od razu, jak fotel kierowcy wygląda mimo tego przebiegu. Dla wielu osób też powinien samochód być zniszczony. Tutaj, jeżeli ktoś go po prostu na 90% używał w Niemczech do jazdy na autostradzie do pracy, wóz się ładnie zachował. Co jeszcze warto wspomnieć, z tyłu, z przodu widać, że świeże klocki tarcze, lampy też macie diodowe, no i teraz już doszliśmy sobie na tył, gdzie możecie podziwiać te właśnie wydechy. Ładnie, symetrycznie się prezentuje. Ten tyłeczek też jest taki dość, można powiedzieć, silnie narysowany. Te dwie partie na zderzaku głębokie. No i idę Wam jeszcze pokazać bagażnik, bo jest tu dość spory bagażnik. Spokojnie wrzucicie dwie walizy i pojedziecie ze swoją drugą połówką na jakiś urlopik. No i tu jeszcze macie kolejne miejsce na jakieś drobniejsze rzeczy, bo w tych wozach już w 90% jest zestaw naprawczy. Czy coś jeszcze warto wspomnieć o nim? Chyba nie. Mogę Wam jeszcze go tak pokazać z dalszej odległości, żebyście się nacieszyli jego naprawdę fajnym lookiem. Bardzo mi się też podoba, bo ja przez chwilę jeździłem W205, te klasą już z tej serii właśnie tych takich generacji narysowania tych Mercedesów. Bardzo mi się podoba ten duży znak, logotyp Mercedesa na środku. Prezentuje się on naprawdę ładnie, zwłaszcza, że tutaj mamy tylko tak jakby te dwa ramiona odchodzące na boki. No i fajne jest też to przejście, że z tego jakby dyfuzora dolnego zderzaka, że ten zderzak jest cały niepołączony. No i tutaj od razu też widzicie ten panorama, dach. No i czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, lusterko z fotochromem. Cóż, przechodzimy do środka. Jeszcze dodam na koniec, że wóz miał jednego właściciela od nowości. Dobra moi mili, bo zapomniałem Wam oczywiście wspomnieć o serwisach, ale ja o tym pamiętam. Mercedes jak to Mercedes nie ma książki serwisowej po którymś roku i najczęściej po prostu po ostatnim serwisie drukują Wam wszystkie serwisy po kolei. Tutaj pod maską macie karteczkę z wymiany, nie pamiętam czy 213 czy 223.
ale serwis był wykonany w Mercedesie, tak jak wspominałem, wóz ma teraz 233, więc albo 10, albo 20 tysięcy temu. I myślę, że po prostu, jeżeli ktoś było stać na zakup nowego i był pierwszym właścicielem, wszystkie serwisy były wykonane dalej w Mercu. Dobra, przejdźmy do wnętrza, bo mi się mega podoba i czuć, że to jest Mercedes, tak? I że ktoś nie pożałował na niego na maksa, bo wiesz, możecie kupić takiego też Golasa, który jest nieciekawy, a to wnętrze bardzo mi się podoba. No o fotelach już wam wspomniałem, ale nie powiedziałem o tych boczkach, które mają bardzo ładną nić, przeszycie na tej skórze, fajną chromowaną listewkę i tutaj też te chromy mamy na klamce i wokół tego właśnie tak jakby panelu. Ładnie to gra z tym czernym, te czernie naprawdę robią robotę, tak samo jak ta pod sufitka, no i ten panorama daszek z tyłu też to ładnie zutrzymane, wkomponowane tak samo jak i w przód. Podoba mi się, że to jest czarne, a nie użyli po prostu białego, żeby wchodziło ładnie w kompozycję reszty pojazdu. Podobają mi się również te deski w tych Mercedesach, że to jest miękkie. A druga też fajna opcja jest to, że ma taką jakby widać tutaj kratownicę, która też nadaje jakiegoś uroku. Nawiewy też są bardzo spoko, możecie sobie je kręcić tak, tak, zamykać, otwierać. Tutaj panel podobny jak W204. Tutaj klimatyzacja automatyczna, dwa schowki, tutaj nie było palone, bo jak widać jest taki znaczek nie palono. Tak samo tutaj też jest po prostu schoweczek, dwa miejsca na kubki, to sobie możecie wyjąć, proszę i mieć powiększone. No i dość duży schowek na jakieś szpargałki, możecie podłączyć iPhone'a USB-ka, a tutaj sobie tym sterujecie radykiem. Coś mi się kliknęło jak przełączałem, ale proszę, da się wyjść, jak ja to zrobiłem. O, zegar, zużycie, to wam pokazuje co tu się będzie działo. Weźmy wstecz. Ok, mamy wyświetlacz włączony. Oczywiście widać mryga, bo jest to wyświetlacz LCD. Możecie sobie przejść w Navi. Pach, pach, pach. I tym sterujecie podobnie jak w BMW, bo to jest taki joystick. Proszę, wejdźmy w Navi. Ostatnie cele podróży, mapa. Zobaczymy, czy pokażę tu moje szanowne brzeziny. Ale postaram się jak najszybciej, żeby nie przedłużać. Dobra, niech się mapa ładuje. Tu fajnie, bo wyświetlacz jest kolorowy, dość duży, wydaje mi się, że większy jest niż ten, który miałem w W204. Oczywiście ta krateczka ala sportowa też jest na tych plejtach od licznika i obrotomierza. Bardzo ładna jest kierownica, też mi się podoba. Naprawdę nie ma się co dziwić, że Mercedes tak dobrze poszedł ze sprzedażą w ogóle tej całej nowej gamy modelowej, bo te samochody w końcu zrobili tak powinni. Macie też manetki do zmiany biegów i też tutaj bardzo wygodny wajchę do wybierania kierunku jazdy automatu. Wygodnie wrzucacie sobie R, D, A, naciśnięciu przycisku wchodzicie w P. Tempomat, jak nie we wszystkich był, no i tutaj dalej kontynuujemy po prostu przyciski od otwierania szyb. Mi teraz mam dobrze, idzie jeszcze pokazać boczek, też bardzo ładny. Sprawdzimy, czy się zginają lusterka. Tak, lusterka się jeszcze składają, kolejny bonus do tego wozu. I jak widać, mapa się w międzyczasie odpaliła. Podgrzewane fotele. Tu macie zmiany trybu jazdy. Czy jest sportowy, manualny, czy ekonomiczny. Kiedyś to było jak Snow w tych Mercedesach, ale teraz chyba zmienili na sportowy. Klimatyzacja działa. No i cóż, więcej tutaj do niego się nie ma co przyczepić. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz lub mail, albo moje media społecznościowe. Jest to Mavkarauta na Instagramie, czy też na Facebooku. I jeszcze warto dodać, że u mnie wszystkie samochody są opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie tego pojazdu, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, przyłożę go na lawecie. No i pamiętajcie, że jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać kolejnego na zamówienie. A jeszcze taka mała ciekawostka. Macie taką pamiątkę, jak kupicie ten samochód po latach, jak YouTube oczywiście nie skasuje filmów, że możecie sobie obejrzeć, pokazać dzieciakom czy komuś znajomemu, jak ten wasz samochód wyglądał jeszcze na przykład kilka lat temu. A, no i widzicie, byś zapomniał, to jest taki właśnie ciekawy wyświetlacz od czujników parkowania. Wam pokazuję w kropeczkach i z tyłu, w tylnym lusterku też sobie widzicie ten tylny. Dobra, pozdrawiam, cześć! Bring it back, bring it back.